W tym filmiku zaprezentuję Wam, w jaki sposób konturuję swoją twarz za pomocą tego ciemnego podkładu z Kobo Ideal Cover Makeup w numerze 405. Więc jeśli jesteście zainteresowani, w jaki sposób poradzić sobie z konturowaniem twarzy za pomocą tego kosmetyku, zachęcam do oglądania dalszej części. Więc mój codzienny makijaż rozpoczynam od nałożenia kremu ze świetlikiem z Flosleku pod oczy oraz na powieki. Ostatnimi czasy mam problem ze świeceniem się nosa oraz brody, dlatego teraz zaaplikuję na te części ciała bazę matującą z Marizy, która zapobiegnie chociaż w minimalnym stopniu właśnie temu świeceniu się. Następnie przechodzę szybciutko do aplikacji podkładu. Będę to robić palcami, ponieważ jest najszybciej. I będzie to podkład z Kobo w numerze 502, więc szybciutko zabieram się do pracy. Kolor mojej cery jest już praktycznie wyrównany, teraz czas zająć się tymi brzydkimi cieniami pod oczami. Mój ulubiony, serdecznie Wam go polecam, Rimmel Wake Me Up w kolorze 030 Classic Beige. Aplikuję go sobie pod oczy i będę go rozprowadzać również na powiekach. Ok, twarz już mam praktycznie przygotowaną, teraz przechodzę do konturowania mojej twarzy. Nie zaaplikowałam jeszcze pudru, zrobię to za chwileczkę i teraz pokażę Wam, jak aplikuję właśnie ten podkład z Kobo Ideal Cover Makeup w numerze 405, tym bardzo ciemnym, więc jeśli jesteście zainteresowani, być może Wam pomogę. Więc ja to robię w ten sposób, że ten podkład najpierw aplikuję takim zwykłym pędzlem do podkładu, nabieram go sobie właśnie na ten pędzel i zaznaczam sobie tutaj taką bardzo wyraźną kreskę w miejscu załamania, możecie sobie pomóc dzióbkiem. Lusterko mam dosyć daleko, więc mam nadzieję, że tutaj nie przesadzę. I po prostu tutaj robię sobie taką dosyć wyraźną kreskę. Delikatnie ją rozcieram, chociaż za chwileczkę będę ją poprawiać mimo wszystko większym pędzlem. I w makijażu jest taka zasada, że mokry kosmetyk aplikujemy na mokry kosmetyk, więc wcześniej nie nakładałam pudru na podkład. Więc tutaj za chwileczkę będę wszystko utrwalać. I teraz wyglądam dosyć śmiesznie, więc w ruch idzie pędzel z Eco Tools i nim takimi ruchami do góry rozcieram te moje placki, które sobie tutaj przed chwileczką zrobiłam. Wychodzę delikatnie na skroń. Powiem Wam, że aplikując ten bronzer, on się trzyma praktycznie cały dzień, nic się nie wyciera. Jest naprawdę super sprawa, jeśli chodzi o trwałość makijażu i konturu twarzy. Na chwilę obecną moja twarz prezentuje się tak. Teraz przejdę do aplikacji pudru na strefę T, przypudruję również oczy oraz brodę. Biorę sobie zwykły puder i teraz dopiero wciskam sobie puder w twarz. Nos, z którym ostatnio mam problem. Broda,
trochę na szyję oraz oczy oczywiście. I utrwalam również mój bronzer, czyli będę nakładać na niego teraz taki zwykły prasowany bronzer. W moim przypadku będzie to bronzer z Yoko z serii Marrakesh Dream w kolorze J662 i po prostu tym pędzlem z Eco Tools nabieram go naprawdę odrobinkę i stempluję sobie, rozcieram też ten bronzer i przez to również utrwalam tą warstwę pod bronzera z Kobo. Musicie sobie teraz tutaj uważać, jeśli chodzi o stopień napigmentowania tych kosmetyków, bo troszeczkę tutaj się wzmocnił przez to, więc bardzo ważne jest w chwili obecnej rozcieranie. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy moja twarz jest bardzo wykonturowana, lecz ten efekt takiej mocnej pigmentacji niweluję sobie rozświetlaczem z Yoko Mineral. Jest to puder spiekany w numerze J04 w tym prześlicznym kolorze. Również aplikuję go za pomocą pędzla z Eco Tools. I nakładam sobie tutaj na szczyty kości policzkowych. Już możecie zauważyć, jak on ślicznie rozświetla twarz. Makijaż twarzy jest już praktycznie gotowy. W tym momencie zazwyczaj przyciemiam sobie i rysuję brwi. Ja używam do tego mojej paletki z Oriflame, która prezentuje się w ten sposób i będę używać tego środkowego cienia. Jak widzicie, jest już dosyć mocno sfatygowany i po prostu wypełniam braki i zarysowuję ich kształt. Tak prezentuje się makijaż twarzy. Teraz przechodzę szybciutko do mega szybkiego i bardzo takiego efektownego makijażu dziennego w stylu smokey.